mi nie schodzi uśmiech, odkąd przybiłem piątkę tam gdzieś z kolegą Maćkiem. Znamy się nie od dziś, znamy się, proszę Państwa, z różnych dziwnych miejsc, z różnych wydarzeń. Bardzo się cieszę, że dzisiaj pokażesz mi swój Kraków. Tak, bardzo się cieszę, że tutaj dotarliśmy, że jesteś w Krakowie i zawsze lubię tutaj wracać. Spędziłem tutaj ile? 4 lata swojego życia. Uważam, że to jest fantastyczne miejsce do życia, nie wiem czy na całe życie, bo nie mam takiego doświadczenia, ale na pewno na chwilę, na okres studencki zajebiste. Dobra, a powiedz mi, no bo jesteś pierwszym gościem, bo odwiedzaliśmy już Rozali, która wiesz, no, w Poznaniu funkcjonowała od małego, na przykład, czy Mes, który w Warszawie się urodził i pokazywał nam Górny Mokotów. Pierwszą osobą, która jakby nie pokazuje miasto, z którego nie jest. Tak, dokładnie, więc pytanie jest, jak wyglądało to Twoje wejście w życie krakowskie, no bo jednak jesteś chłopakiem urodzonym z Warszawy, tam większość czasu i wchodzisz tutaj, przekraczasz mury tej szkoły i kurczę blade, no gdzie pójść zjeść, gdzie pójść się napić, gdzie zabrać dziewczynę na randkę, dokąd? To prawda, no trzeba, wiesz, właśnie to jest fajne, jak wydaje mi się w życiu każdego człowieka, że w pewnym momencie jakby zmieniasz to miejsce i musisz poznać siebie samego, nie tylko miasto, ale stworzyć siebie na nowo, nie? Wobec też tego miasta, więc to jest jakiś taki rodzaj relacji z tym miejscem. No jak to się zaczynało, to wiesz, no takim mocnym elementem, silnikiem mojego życia była szkoła teatralna, więc chodziliśmy tam, gdzie reszta. Gdzie musiał reszta. Za resztą. Dokładnie. Pyk, pyk, pyk. Wiesz, na przykład jest akademik, jest, wiesz, takie miejsce, gdzie tam się zawsze spotykaliśmy, na dole jest taki klub studencki, głównie w szkole, ale też te wszystkie miejsca dookoła, tak, czyli... to mi pokażesz. Pójdziemy w rejony szkolne, ale jesteśmy tutaj na... nie wiem jak to nazwać. Park. To są planty. Planty to jest taka po prostu ścieżka wokół tego, co się dzieje. Tak, mamy rynek i dookoła jest taki pas zieleni, nie? Dziś sobie chodzą ścieżki i my dzisiaj sobie tu chodzimy. I na tej ścieżce właśnie chodzimy. I tu się właśnie... Ja czuję, nie macie pojęcia, kto tutaj stąpał. Tutaj, po tej ziemi. Wszyscy. Andrzej Sikorowski, to na pewno. Kogo tutaj spotkać? Marek Grechuta. Jeszcze już nie można, ale kiedyś na pewno tu chodził. No. Tak. Roman Polański, też. Andrzej Wajda. Też. Dokładnie. Oni tu wszyscy pili wódkę. Tak? Nie, no tak, na tej ławeczce. No tak było. No Wyspiański nawet tutaj, wiesz, musiał tą wódkę pić przecież. No i wiesz, i te planty, po prostu tu się drogi zawsze krzyżują, nie? Idziesz do szkoły, wracasz, idziesz do baru, idziesz, wracasz z imprezy, trzecia, czwarta, pierwsza. Jakby te planty zawsze cię... prowadzą, nie? To jest taka aorta. Jak się jedzie autostradą po RFN, to masz co chwilę ausfart. Czyli w okolicach Krakowa każdy zjazd ausfart oznaczałby planty. Tak, dokładnie. Mój drogi, czy Kraków Cię przywitał z takimi otwartymi ramionami, jak ja Ciebie dzisiaj? Czy raczej był takim ziomkiem, co tak się na Ciebie patrzył podejrzliwie i dopiero potem, wiesz, po kolejnej imprezie przytulił mocno i powiedział: tak, Maciek, będziemy mieszkać razem, będziemy tworzyć tę niezwykłą relację? Przytulił mnie. To środowisko szkolne było takie, wiesz, jakby determinujące. My też wszyscy przyjechaliśmy z całej Polski, tak? Czyli to nie było tak, że na roku było 90% studentów z Krakowa. Nie, w zasadzie my mieliśmy jedną osobę tylko z Krakowa, a reszta była, wiesz, z całej Polski, więc razem gdzieś tam ten Kraków się z nim zaprzyjaźnialiśmy. No ale to miejsce jest totalnie przyjazne, masz, wiesz, wszystko jest obok siebie, masz fantastyczną sztukę, masz fantastyczne miejsca, gdzie możesz spotykać się ze znajomymi, pełne tożsamości, pokażę Ci dokładnie. No, dobrze. Na Kazimierzu jakieś fajne, wiesz, bary, gdzie po prostu wchodzisz i czujesz tą artystyczną duszę tego miejsca. Dobra, to gdzie mnie teraz zabierasz? Tu się super tworzy, tu się super... pisze, tu się super nagrywa, nie wiem. Czyli inspiracji jest tutaj pełno. Pełno. Słuchaj, no to może zaczniemy od... Ja się czuję jak Antoni Bourdain, pokażę Ci moje ulubione miejsce, które już nie istnieje. Dobra. Bunkier. Dobrze, idziemy... Restauracja, gdzie zakładamy hełmy i idziemy do bunkra. Idziemy do bunkra. Gdzieś Ty mnie zaprowadził. Słuchaj, Maciek, nie, boję się. No na właśnie, budowę. Co to się buduje? Słuchaj, nie wiadomo. Tu, w tym miejscu była knajpa, która nazywała się Bunkier Legendarne miejsce. Bunkier Sztuki. Bunkier Sztuki, to jest to. Tak. I to była taka knajpa, o której można było usłyszeć i w Warszawie, i w Łodzi, i we Wrocławiu, bo to była kultowa miejscówka. Kultowa miejscówka, tu wszyscy przychodziliśmy przez cały okres naszych studiów. Profesorowie, wszyscy aktorzy, studenci. Tu za rogiem jest Teatr Stary, więc po każdej premierze, wszyscy tutaj zawsze, po każdej próbie. No wchodziłeś tutaj i jakby całe kulturalne życie Krakowa na zdrowie. Aż kichnąłem spod dziecka. Jak sobie wyobraziłeś, alergia mnie dopadła, no. I niestety się skończyło. W zeszłym roku niestety miejsce zakończyło swoją działalność. To było też takie fajne miejsce, tylko chcę powiedzieć o tożsamości miasta, nie? Że to było takie miejsce pełne tożsamości i zawsze wiesz, jak takie miejsca kończą swoją działalność, czasami na rzecz takich komercyjnych miejsc, to zawsze tak wiesz, trochę w sercu żal, bo uważam, że to one tworzą taką najważniejszą tkankę miasta. A czy ta bohema filmowo-aktorsko-teatralna przenika się na przykład ze studentami ASP, z dziennikarzami, z innymi światami, czy to jest bardzo hermetyczne środowisko? Chciałbym powiedzieć, że tak, natomiast nie zawsze, nie? Tu w tym bunkrze wiem, że studenci też... Jak się rozglądasz po tych plantach? Nie, bo tu jest Akademia Muzyczna gdzieś za rogiem i też ASP rzeczywiście obok. Mieliśmy takie wspólne imprezy, ale jakoś tak akurat mój rok nie przeciął się mocniej, ale takie melanże, mieszanki powstają. Że chcesz coś mi powiedzieć, ale nie możesz. Nie, w zasadzie nie wiem, co ja chcę powiedzieć do końca. Dobrze, to idziemy na Kazimierz. Zaprasza mnie kolega Maciek. Bardzo specyficzna dzielnica ze specyficznym klimatem i tam na pewno te duchy przeszłości też zapokoją nam bramę. Tak. Dobra. A, Piotrek, jeszcze jedną miejscówkę chciałem ci pokazać. Najlepszą pizzkę w Krakowie. Dobrze. Tu obok bunkra. Dobra, to idę. Opatrz, tu już państwo wychodzą z pizzką. I to jest na kawałki? No, chodź, zobaczysz. Takie... Stawiasz mi? Tak. Ja ci zdradzę teraz poważny sekret mojej kariery, mojego życia. Nie, czekaj, tak. Mogę zgadnąć? Słucham. Zdawałeś? Zdawałem. Tak? Zdawałem. I zdawałem we Wrocławiu. Okay. I zdawałem w Warszawie. I zdawałem w Krakowie. W Krakowie był ten egzamin zupełnie inny niż w innych miastach, bo są 4 etapy. Dobrze mówię? Tak, to dzisiaj. Jest śpiewanie, jest chyba rytmika. Tak. Jest oczywiście jakaś interpretacja. No i powiem ci szczerze, że zdałem coś, czego nie myślałem, że kiedykolwiek zdam, bo zdałem egzamin ze śpiewu. O, proszę, coś trzeba było sobie wybrać z repertuaru ludowego, No, więc to była poszła Karolinka do Gogolina i to zdałem, reszty nie zdałem. Więc powiedz mi, co ty miałeś na egzaminie, no bo ty też musiałeś przejść ten cały etap rekrutacyjny, rozumiem? Tak, ja miałem zadanie, żeby być, znaczy oczywiście mówiłem te teksty, tak, no i później jest na przykład zadanie na wyobraźnię, nie? Być foliówką, która tańczy na wietrze. Okej, czyli to taka... Z kategorii bądź na przykład z siadłym mlekiem. Czyli nie? Film Sama Mendesa, czyli American Beauty. To tak, chłopak, dokładnie. Chłopak by cię wtedy kręcił. Dokładnie, dokładnie. Co jeszcze? No i miałem monolog ze Snu Srebrnego Salomei. To taki dramat Wyspiańskiego, chyba Wyspiańskiego? Czy Słowackiego? Nie, Słowackiego, przepraszam. Słowackiego. No i tam był taki monolog takiego żołnierza, który wraca z bitwy i opowiada, co tam się wydarzyło. No i dziekan wydziału, który prowadził mi akurat egzamin, kazał mi się czołgać naprawdę, czołgał się razem ze mną i rzucał krzesłami, krzyczał. Czy egzaminator razem z tobą przechodził każde zadanie? Nie, akurat, bo jakby źle grałem. I on chciał zrobić tak, Ojej, daj, ja wyrzucę śmietki, a ty opowiadaj. I jakby za wszelką cenę chciał wydobyć ze mnie, wiesz, tego żołnierza, nie? Więc musiał mnie wepchnąć do tego... A czy on był na wojnie, żeby wiedzieć dokładnie, jak to wygląda? No nie, był chyba. Nie. Na wojnie ze studentami jest od 15 lat. A czy tobie przez głowę przeszło, że ty za lat naście na przykład chciałbyś uczyć dzieciaki w szkole aktorskiej? Ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że w ogóle w takiej ścieżce życia, jak jesteś spełniony na jakimś etapie, to chcesz zacząć oddawać. Wiesz, o co chodzi? Dużo karier osób spełnionych o tym świadczy, nie? Że nie wiem, zaczynają wykładać albo zakładają jakieś swoje szkoły i Podsiadamy, dojemy pizzunię. Nam tutaj wszystko ostygnie. Dobra, czuję w sobie jakiś taki... jakąś ciekawość tego, jest szansa, że moje dziecko kiedyś pójdzie i powie: ja chcę zdawać tam, gdzie wujek Maciek wykłada. Tak. Dobrze. To teraz zadzwonisz do wujka Maćka. nie będzie żadnej taryfy ulgowej. Nie. Jedziemy. Smacznego. Czułeś jak Leonardo DiCaprio też. Jezu, cudowne. I told you. Przed nami miejsce, w którym ty narodziłeś się na nowo. Tutaj zostało ukształtowane aktorstwo Macieja Musiała. Tak. I tutaj, czy ja przesadziłem z tym zwrotem narodziłeś się na nowo? Czy to było taki game changer w twoim życiu? Był, no. Przeprowadzka do Krakowa i poznanie tych ludzi, wejście w zupełnie inny świat, już nie amatorski, tylko bardziej zawodowy. Nawet tak wewnętrznie po prostu konstytuowałem się, wiedziałem czego chcę, czego nie chcę, co lubię, czego nie lubię, z czym się zgadzam, z czym się nie zgadzam, odbyłem wiele rozmów, jakby stałem się pełniejszym człowiekiem, nie? Jakby... No i co ci jest takie coś, co ci się przydaje na co dzień w życiu? Nie mówię tutaj o robocie, ale o tym, co ty... Lubię siebie. Lubisz siebie? Tak. A wcześniej było z tym różnie? Ja byłem takim komercyjnym, wiesz, z chłopakiem z rodzinki, nie? No tak. I tak czułem, że jednak to środowisko, wiesz, patrzy na mnie jako na chłopaka z rodzinki i chciałem to zmienić, nie? No i poszedłem tutaj i tak jak na początku spijałem każde słowo, tak później gdzieś tam... Zaczęli ciebie słuchać? Ja zrozumiałem, że nie chcę być kimś innym niż ja, wiesz o co chodzi, że jakby... Okej. Próbuję to w taki delikatny sposób opowiedzieć, wiesz o co chodzi? Ale ja też jako obserwator tego, co się dzieje wokół siebie, jest różnica między Maćkiem, i nie chodzi tutaj o chronologię, tylko jest różnica między tobą kilka lat temu, a teraz. Jesteś młodym, pewnym siebie człowiekiem i nie boisz się być tym, kim jesteś. To jest to prawda, to prawda. It's beautiful. Thanks, man. It's beautiful. Dojrzewałem obok ciebie. To jest program, w którym najwięcej razy przytuliłem osobę, z którą przeprowadzam rozmowę. Czyli co, idziemy kochany dalej? Tak, rozumiem. Teraz chcę ci pokazać świetne miejsce na Kazimierzu. Dobrze, dobrze, ale ja jeszcze, ja jeszcze mam jedno pytanie. Tak. Bo są takie przedmioty, w których ty w swojej dziedzinie czujesz się mocniejszy? Czy to jest dramat, czy to są historie komediowe? Gdzie byś siebie sklasyfikował najbardziej? Na jaką rolę czekasz? Gdyby ten... Wiesz, jaka rola mi się marzy? Chciałbym zagrać Mozarta w sztuce Amadeusz, Petera Shaffera, na podstawie której mi ten Forman nakręcił film. Bo ale masz, wiesz... To ja będę Salieri wtedy. Dobra? I będę takim zgryźliwym starym dziadem i będę mówić, że ten Mozart mi ukradł wszystkie pomysły. Zróbmy to. Tak? W Narodowym. Gdzie? Ja poniżej tego nie schodzę, umówmy się. Idziemy dalej, idziemy na Kazimierz. Dobra. Pan mnie zaprowadzi. Tak. Gdybym miał porównać skrzyżowanie ulicy Józefa i Bożego Ciała na Kazimierzu, porównałbym to do takiego londyńskiego Piccadilly Circus. Tutaj się wszystko zaczyna, Maciek mówi czas, start, ruszamy i teraz zaczynamy naszą krótką balladę o Kazimierzu, właśnie o dzielnicy, do której mnie zabrali. Tak. Kazimierz to dzielnica stworzona chyba przez króla Kazimierza. Albo jakiegoś innego Kazimierza. Urzędował, tak. No i co, no to jest gdzieś, to jest centrum kulturalne tak naprawdę Krakowa. Tu się odbywają festiwale, tu są koncerty, tu najsmaczniej smakują kolorowe trunki. No i jest naprawdę miejscem pełnym tożsamości. Tak jak pamiętasz, przy bunkrze dzisiaj mówiłem o tym, że ważne są w miastach dla mnie właśnie takie miejsca pełne tożsamości, no to tożsamością tętni. I tutaj rozumiem, co bramę mamy albo jakąś małą manufakturkę, albo bar, mamy Ace Verie, czyli kwiat z Ameryki Południowej, obok zielarni Józefa. I wszystkie te miejsca są, wiesz, malutkie, prowadzone przez ludzi z pasją, pracownie krawieckie, świetne bary. A właśnie Aszaweria jest moim ulubionym tutaj kazimierzowskim barem, więc chętnie cię tam zaproszę. Dobrze, to zaraz ja się skuszę, ale w zasadzie nie, bo ja przecież wracam do domu. Następnym razem się skuszę. Dziękuję za to polecenie. Bo nie byłeś jeszcze? Nie byłem, ale rozumiem, że tu na Kazimierzu w weekend wieczorem jest tłum ludzi. Tak, zawsze jest tłum ludzi. Jest mnóstwo lokali, oczywiście zapiekanki są słynne, tak? W tym takim okrąglaku. U Endziora? U Endziora, to tak. Są te zapiekanki, okej. Okay. To mam tam moje zapiekanki, ja co ja mam big biznesy, proszę Państwa, tajne w całej Polsce. Czyli tak, zaczynamy od romantycznego spaceru na Plantach, potem idziemy na randkę do naszego kolegi Mario, a kończymy na zabawie na Kazimierzu. Na Kazimierzu. Dziękuję Ci, Maćku, it was a pleasure. It was a pleasure. Thank you very much. Thank you very much. Teraz odprowadzisz mnie na dworzec. Tak, bo jeszcze Ci muszę pokazać, gdzie się przyjeżdża i wyjeżdża zawsze w Krakowie. Właśnie. Idziemy do miejsca wzruszeń, ale też wielkich radości w życiorysie Macieja Musiała. Tak właśnie przenieśliśmy się, proszę Państwa, na dworzec w Krakowie i chciałem się zapytać mojego kolegę Maćka o statystyki. Ile razy przyjechałeś, ile razy odjechałeś, ile powrotów było szczęśliwych i ile wyjazdów było traumatycznych, kiedy szlochałeś z tęsknoty na przykład, że ktoś zostawał na peronie? No myślę, że strzelam, ale kurde z 1000 razy przemierzyłem tą trasę w jedną i drugą stronę. Zdarzało się na przykład tak, że, bo jeszcze pracowałem w Warszawie, nie? Teraz na jakiś czas, więc na przykład wsiadałem, rano byłem w szkole, po 2 zajęciach wsiadałem w pociąg, jechałem, grałem, wsiadłem w pociąg, wracałem i następnego dnia byłem na próbie od rana tutaj. No tak, na szczęście połączenia z Warszawą są dość dobre i to praktycznie co godzinkę możesz wrócić do stolicy albo do stolicy Małopolski. Tak. Mój drogi, czekaj, bo pani... Passenger Stanisław Paluch, please roll. Pani nas zagaduje trochę, ale czy... Może tam podejdziemy, bo tu jest... Chodź. Tu jest głośnik, nas zagłusza. Czy pamiętasz, był film To właśnie miłość, nie? I tam ten narrator opowiadał o lotnisku, że kocha lotniska, bo jest to miejsce, gdzie wszyscy tak naprawdę albo do kogoś pędzą, albo wracają i są te piękne pożegnania na dworcu. Miałeś takie? Ja kocham podróżować pociągiem, bo zawsze mam poczucie, że moje życie idzie do przodu wtedy. Wiesz, co chodzi? No bo jakby świat zostaje w tyle, więc jest taki moment, kiedy możesz z czystym sumieniem poczuć, że możesz nic nie robić, bo i tak idziesz do przodu, wiesz co chodzi. I nie ma zasięgu. I nie ma zasięgu, więc możesz sobie pomyśleć, poczytać książkę. Więc, ale to no, oczywiście, no, były tu rozstania, były tu, wiesz, przywitania bliskiemu sercu, także te wszystkie romantyczne historie też się tu działy. Wspaniale. Z dworca w Krakowie żegnamy się z Państwem. Maciek, it was a pleasure. Wrócisz do Krakowa? I'll be back. Maciek pięknie nam opowiedział o Krakowie. My się z Wami żegnamy. Do zobaczenia w GLO Hotspots. Ciao. Cześć. Smutny moment w historii tej wspaniałej serii. Byłem w Warszawie i gadałem z Mesem. We Wrocławiu gadałem z Mrozem. W Poznaniu spotkałem się z Rozali, a dziś w Krakowie, jak sami widzieliście, spotkałem się z Maćkiem Musiałem. To było na tyle. Bardzo się cieszę, że przejechaliśmy Polskę wzdłuż i wszerz i podpowiedzieliśmy Wam kilka fajnych miejsc na mapach tych miast. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. GLO Hotspots. Sprawdzajcie tu, to, tam, wszędzie, gdzie chcecie. Może jest tutaj link na dole, może będzie podpisane, co chcecie.